W dzisiejszym odcinku podejmę się szalonego wyzwania. Jako władca już zjednoczonego Imperium Azteckiego, stanę dziś przed zadaniem pokonania każdej europejskiej potęgi kolonialnej. I niestety nie będzie to łatwa misja. Portugalia oraz Hiszpania mają już rozwinięte kolonie w Amerykach, a te będą prowadziły ze mną walkę partyzancką. Francja natomiast oznacza jedno, duże straty podczas bitew lądowych. Wielka Brytania ze swoją potężną flotą i twierdzą Irlandia. Ale tak serio, po co tyle tych fortec w Irlandii? Trudno, jakoś będę musiał sobie z tym poradzić. Będę musiał szukać nietypowych sojuszy i samemu stworzyć potężne armie inwazyjne. Czy to wystarczy, żeby zamienić stare europejskie potęgi w nowe kolonie azteckie? Mam taką nadzieję. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Początek mojego zadania może nie wyglądać źle, ponieważ jestem drugą potęgą na świecie. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, bo moi przeciwnicy również są na liście najpotężniejszych krajów na świecie. Może pojedynczo nie są za mocni, jednak mają w większości wzajemne sojusze. Ukradłem więc mapę od Portugalczyków, żeby rozeznać się w sytuacji na Wyspach Brytyjskich. Anglia nie zdążyła podbić całej wyspy, to była ta dobra informacja. Złą było to, że Szkoci mieli sojusz z Francją, o której istnieniu jeszcze nie chciałem wiedzieć. Drugą bardzo złą wiadomością było to, że Anglia pozostała katolicka. Inwazja na wyspy spotka się z wielkim oburzeniem pozostałych krajów katolickich. Miałem sporego pecha, że wiara w Anglii nie została zmieniona na anglikanizm, bo wtedy Europa by reagowała tak. Takie moje szczęście. Mimo to Anglia będzie moim pierwszym celem. Wcześniej jednak dokonałem inwazji na pomniejsze portugalskie kolonie. Portugalia to sojusznik Anglii i te kolonie by ze mną walczyły. A tak mam z nimi osobną wojnę. Stworzyłem też dwie nowe armie inwazyjne, łącznie prawie 70 tysięcy żołnierzy. Plus do tego flota, w której mam 30 ciężkich okrętów, jak i 41 okrętów transportowych. Tuż przed rozpoczęciem inwazji mogłem też wzmocnić ekonomicznie mój kraj. Zdecydowałem się na idee handlowe. Dzięki temu będę miał jedne z najpotężniejszych polityk produkcyjnych na świecie. Alternatywnie dobrym wyborem jest tutaj wybranie idei administracyjnych, co dramatycznie obniży koszty przyłączania nowo podbitych terytoriów do Imperium Azteckiego. Całkiem możliwe, że niedługo pozbędę się idei kolonizacyjnych i wtedy przyjmę administracyjne na ich miejsce. Tak przygotowany mogłem wreszcie wypowiedzieć wojnę Anglii, rozpoczynając inwazję. Dodatkowo Portugalię też zaatakuje. Armie przeciwnika mają lekką przewagę, zwłaszcza przewagę w artylerii. Dlatego moje armie w pierwszej kolejności zajęły portugalskie wyspy. Stanowią po prostu bardzo dobry przyczółek. Przed wojną zapomniałem jednak o ukończeniu pewnego bardzo ważnego monumentu. Jego rozbudowa na trzeci poziom powoduje, że mogę w zasadzie podbijać dowolne prowincje na świecie. Pozwoli mi to zignorować pewną mechanikę zwaną zasięgiem kolonialnym. Co za piękny widok. W wyniku wygrania wojny z Anglią będę mógł zająć co będę chciał. I w zasadzie nie tylko z Anglią, z dowolnym krajem na świecie. I nie przejmować się, czy one są w moim zasięgu kolonialnym. Przyczółek ustanowiłem i teraz moje wojska regenerują się przed inwazją na Portugalię. Zacznę od tego kraju, ponieważ nie jest głównym celem w tej wojnie. Co w Brazylii robią szwedzkie kolonie? Weird. Tego się po prostu nie spodziewałem. Moje armie dokonują desantu prosto na Lizbonę. Może śmiały ruch, ale ja wiem, że większości tej armii portugalskiej tutaj nie ma. Przed chwilą widziałem 30 tysięcy w koloniach po prostu. Więc jeżeli nie ma tu Anglików, to prawie nic mi nie grozi. Tym bardziej, że moje wojska stały się w tym momencie bardziej już zaawansowane niż wojska europejskie. Armię w Nowym Świecie ustawię automatyczne podbijanie tych prowincji, bo nie chce mi się pamiętać o tym, żeby je w ogóle zdobywać, a całkiem fajnie działa ta opcja. Lizbona padła tak szybko, że nawet nie zauważyłem kiedy. Tutaj trochę ryzykuję, atakując w ciemno, chociaż... Ukradnę mapy od Brytyjczyków przedstawiających całą Iberię. O nie, nie mówcie, że przez to Francję odkryłem. Na moje szczęście w tym momencie gra po prostu się zwiesiła i musiałem ją przeresetować. Więc nadal nie miałem odkrytej Iberii. Podbiłem portugalską Kolumbię, jednak nie całą. Pozostawiłem im jedną prowincję, żeby tutaj też kolonizowali. Od razu też ruszyłem na podbój Florydy w międzyczasie, ale tutaj zamierzam te prowincje przekazywać mojemu wasalowi, a nie brać tego dla siebie. Wow, ta Floryda jest większa niż myślałem. Bardzo szybko udało mi się zająć cały obszar europejskiej Portugalii i muszę przyznać, te prowincje są naprawdę dobrze rozwinięte. Po upadku Portugalii chciałem przejść moje armię jak najszybciej na Wyspy Brytyjskie, przy czym będę unikał Irlandii. Bez problemu moje wojska wylądowały jednak na Wyspach Brytyjskich. Jak ustanowię przyczółek, ruszę prosto na Londyn. No i nie ukrywam, jestem zszokowany. Armia angielska niby jest, ale ucieka przede mną. Z ciekawości zaatakowałem Brytyjczyków i muszę przyznać, zielone jest dużo mocniejsze od czerwonego. My znacznie lepsze statystyki, tylko pecha w kostkach. Ale i tak wojska brytyjskie się wycofują. Przyczółek w Portugalii ustanowiony, a przy okazji splądrowałem ten region. Część armii angielskiej bardzo szybko przestaje istnieć.
a same wyspy wpadły w moje łapy też bardzo szybko. Tylko ta Irlandia jest bardziej kłopotliwa, bo fortec tutaj co nie miara. Jako że o dziwo wojny w Europie idą mi całkiem gładko, postanowiłem zaatakować Inków. Na moim starym kontynencie. Tym bardziej, że zauważyłem, że Portugalczycy bardzo dużo prowincji tutaj podbili, więc za chwilę mi powstanie tutaj kolonia, którą będę mógł podbić. Tak, zły człowiek ze mnie. Podbiłem naprawdę sporo terytorium od Florydy i tutaj za chwilę wszystko przekażę mojemu wasalowi. I następnie kończę wojnę z Anglią, gdzie jeszcze nie przejmuję się agresywną ekspansją, ponieważ większość krajów na świecie o mnie nie wie, a pozostałe kraje będę atakował co 5 lat. A jeżeli chcecie grać w Europkę tak dobrze jak ja, to musicie rozpocząć swoją przygodę z Europką. Najtańsze i sprawdzone klucze na Anebie, jak i wiele innych cotygodniowych promocji. Polecam, Lukas. A wracając do mojej wojny z Anglią, muszę jej podbić jak najwięcej, zanim odkryję Francję, bo wtedy to jej się nie spodoba. Ups, podbiłem chyba za dużo. Dlatego w Anglii wypuściłem dwóch wasali. Powinienem ich potem zamienić na moje azteckie kolonie. Niestety tu popełniłem błąd i nie doczytałem jednej misji. To ja muszę mieć 10 prowincji w tym regionie. Co prawda nie skorowanych, więc mogłem kliknąć to wcześniej, ale tak czy siak nic straconego, bo po upadku Anglii i Portugalii zostały jeszcze Francja i Hiszpania. Niestety armie lądowe tych krajów zazwyczaj są dużo silniejsze niż Portugalii czy Anglii. Zaatakowałem Hiszpanię, której sojusznikiem jest również Portugalia, jak i parę innych mniej znaczących krajów. Z Portugalią wezmę biały pokój, żeby mieć tylko 5 lat rozejmu. Jedynym wartym uwagi sojusznikiem Hiszpanii jest Rzeczpospolita, z kilku znaczących powodów. Jak przeogromna ponad 100-tysięczna armia, a po drugie Rzeczpospolita ma dobrą jakość armii. Z tymi ideami na pewno gra pod kawalerię. Na moje szczęście armie hiszpańskie są... Oh my god, jakie są silne. A nie, to statystyki mojej armii. Uff. No dobra, ale Hiszpania nie jest dużo gorsza. Okazało się, że chyba wszystkie kraje grają pod jakość armii. A jeszcze nie wiedziałem, co szykowała Francja. Mimo wszystko bardzo szybko zająłem Hiszpanię. Pozostał mi już tylko polski problem, a ten kraj na szczęście nie brał udziału w wojnie. Musiałem tylko poczekać, aż Rzeczpospolita wyjdzie z wojny. Od Polski przyjąłem biały pokój. Na Hiszpanii wymuszał w pierwszej kolejności, żeby zerwała relacje z Polską, bo powiem szczerze, żeby czekać za każdym razem, aż Polska mi wyjdzie z wojny z Hiszpanią, to bardzo męcząca rzecz. A Hiszpanom zabieram całe południe kraju. Dzięki temu teraz wykonam misję na osiedlenie się w Europie, co pozwoli mi stworzyć kolonie moje. Zobaczymy, na czym to będzie polegało. I wygląda to na okrojoną wersję normalnej kolonii. Na pewno nie liczy się do limitu, tyle dobrego. I mogłem tylko jednego mojego wasala zamienić na taką kolonię, drugiego już nie mogę. Mogłem to zrobić z Northumberland, ale z Tyronę już nie mogę. No trudno, pewnie później rozgryzę, o co w tym chodzi. Wykorzystam też już wreszcie opcję zajmowania niezasiedlonych terytoriów i niestety to za każdym razem kosztuje 75 punktów government reform, ale kolonizujemy praktycznie wszystko, gdzie z czymś graniczymy. I chyba wiem, dlaczego Paradox zostawił tę opcję zdobywania progresu reformy rządowej za 50 punktów administracyjnych. Niestety odkryłem cały świat, więc teraz wszyscy dowiedzą się o moich podbojach. Gigantyczna Szwecja, gigantyczna Rzeczpospolita, bardzo słabe Imperium Osmańskie, dwie Sycylie. Ciekawa rozgrywka, Austria upadła, Czechy rządzą, Imperium nawet. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam te rozgrywki, kiedy nie gram w Europie, gdzie kraje mogły się rozwijać bez mojej ingerencji. No, przynajmniej do teraz. Po wojnie z Hiszpanią natomiast zająłem się podbojami w Nowym Świecie, znowu podbiłem bardzo dużo terytoriów od portugalskich kolonii. Po upadku Hiszpanii w zasadzie został mi już tylko jeden gigant do pokonania. Dlatego rozpocząłem zawieranie kilku strategicznych sojuszy, które pomogą mi w tej wojnie. Lub ewentualnie w następstwach wojny, kiedy zawiąże się koalicja przeciwko mnie. Na pewno się zawiąże, bo jest za dużo krajów katolickich na świecie. Przed ruszeniem na Francję postanowiłem jeszcze raz zaatakować Portugalię, tylko z wykorzystaniem religijnego casus belli. Jakimś cudem wojny religijne mniej wkurzają cały świat. Z tego powodu, że będę miał mniejszą agresywną ekspansję za podbite terytoria. No ale mam marzec 99 roku, czas nadszedł na kolejną inwazję. Oczywiście musieli złapać sojusz z moim sojusznikiem. No to jeszcze chwilę poczekam. Aha, problem jest gdzie indziej. Dwie Sycylie to po prostu obrońca katolickiej wiary. Dlatego zaatakowałem trochę inaczej. Głównym celem jest Anglia, a dodatkowo pozrywam sojusze te bardziej upierdliwe, właśnie Portugalii, jak i innym krajom, które uczestniczą w tej wojnie. Właśnie dosłownie anihilowałem całe angielskie wojsko, więc pozwolę sobie już tutaj zdobywać na automacie całe Wyspy Brytyjskie. Tu się jeszcze ukryła angielska armia. No pięknie. Już jej nie ma. Wstydź się przyznać, ale totalnie zapomniałem o Alhambrze. Przyda się. Bo jest jeden z tych monumentów, który warto mieć, kiedy planujemy duże podboje.
Musiałem też szybko kończyć te wojny, ponieważ ku końcowi miała się era reformacji, a w niej po prostu mogłem podbijać więcej od przedstawicieli obcych religii. I bazując na nietolerancji religijnej, no trudno. Przede mną jest era absolutyzmu i w niej w sumie będę mógł podbijać jeszcze więcej, tylko po pewnym czasie. Tak jak przewidywałem, podbój katolickiej Anglii wkurzy naprawdę wiele państw. Ale i tak to zrobię. Nawet nachodzi mnie ochota, żeby rozegrać tą całą kampanię od nowa i spróbować skupić się jednak na szybszym podboju, żeby zająć nacje kolonialne, zanim odkryje Europę. Ewentualnie dobrym pomysłem byłoby tutaj użycie idei szpiegowskich i obniżenie jak najbardziej kosztów agresywnej ekspansji. Ja tymczasem mojej kolonii przekazuję wszystkie prowincje angielskie, które zdobyłem, oprócz Londynu, bo tam jest monument, który będę mógł chyba używać, jak i Hampshire. Wyspy upadły, a ja mogę używać monumentów Stonehenge. A niesamowicie tani doradca to już tylko bonus. Stonehenge, jak tego użyć? Z tego co widzę, będę mógł używać tego monumentu, jak tylko nawrócę prowincji, na którym się on znajduje, na moją religię. Ten bonus na tańszych doradców zawsze jest mile widziany. Z każdą wielkich potęg miałem już okres pokoju, dlatego przystąpiłem do wojny z Francją. Jak ona jest duża, to już może być wyzwanie. A, tylko wcześniej jeszcze rozpocznę dwie wojny w koloniach. Ciekawe, jak bardzo zwiększy się ta armia za chwilę. I rozpoczynam od starcia flot, moja transportowa versus szkocka transportowa i francuska transportowa. Będzie wesoło. I z tego co widzę, rozpoczynam wygraną bitwę, tak? Wygrywam, statki lecą w dół, eventy się odpalają. I Szwecja dołączyła do koalicji. Super! No kiedy papiestwo wchodzi w koalicję i Rzeczpospolita wchodzi w koalicję, to jest źle. Na Francję uderzam od południa, w końcu mam tutaj moje terytoria w Hiszpanii. Potem planuję uderzyć na Sabaudię, następnie Toskanię. Resztki Szkocji to już w zasadzie formalność, całą ją podbiję. Jak ja nienawidzę tych kolonii, naprawdę ich nienawidzę. Przed kolejną wojną muszę je albo podbić, albo zbudować tutaj więcej fortec. Za każdym razem wszystkie prowincje mi padają, jeżeli idzie o Amerykę Północną. Przynajmniej podboje w Ameryce Południowej idą mi całkiem nieźle, zajmuję kolejne terytoria, dzięki czemu mój napis staje się coraz większy. Natomiast źle mi szło na południu Francji, nie mogłem się przebić przez te fortece. Ale po ich przebiciu atakuję dalej. I na moje nieszczęście armia francuska jest naprawdę też bitna. Ratowało mnie tylko to, że przynajmniej na razie nie mają przewagi liczebnej. Właśnie, na razie. Chwilę później wojska francuskie nadciągnęły i swoją liczbą przytłoczyły moje 100 tysięcy wojska. Co gorsza, w międzyczasie musiałem zaatakować Hiszpanię, Portugalię, jak też i Anglię, bo skończyły się rozejmy, a nie chciałem, żeby te kraje dołączyły do koalicji. Dlatego wojna z Francją, mimo iż krwawa i zdążyli odbić wszystkie fortece, które zająłem, no jeszcze trochę potrwa. Kilka lat później ponownie udało mi się przejść przez francuskie fortyfikacje na południu, ale co wejdę na fortece, to jestem atakowany przez dziesiątki tysięcy Francuzów, cały czas mają wojsko 100 tysięcy, za każdym razem wygrywam mając 60 tysięcy, bo jednak moje pipsy robią robotę, ale w tym momencie skończył mi się już manpower. Najgorsze jest jednak to, że muszę dotrzeć do północy Francji i zdobyć w tej wojnie Paryż. Do tego nastała jeszcze era absolutyzmu, no nie. Przez to wszystko zdobędę co najwyżej 5 prowincji, potrzebuję 15, a w samej wojnie zginęło ponad 700 tysięcy ludzi. O 5 prowincji! A dodatkowo bym miał bardzo dużo agresywnej ekspansji, pięknie, przynajmniej sobie coś splądruję. We Francji mimo wszystko wypuszczę sobie Orlean jako wasala, zmienię mu religię na Nahuatla, żeby byli szczęśliwsi, oraz przekażę większość podbitych terytoriów, oprócz Paryża, tam są po prostu monumenty. I to może być moja kolonia. Fajnie. Niestety nie mogę powiedzieć, że Francja została pokonana. Nastał teraz czas na regenerację i wykańczanie słabszych krajów. Jak Kanada? Skąd tu się wzięła Kanada? No super, dołączy do koalicji przeciwko mnie. Kanadę jednak chwilowo odpuszczę, zajmę się resztkami kolonii hiszpańskich. Każdej jednej wypowiedziałem wojnę po kolei. A następnie zaatakować po prostu Hiszpanię. I niby kończę te wojny, jasne. Po przebiciu się przez fortece w Pirenejach, no to w zasadzie moje armie rozesłałem, żeby oblegały każdą kolejną fortecę w okolicy. Mam tu też taką armię najemną, którą wykorzystam po prostu do szturmowania takich kluczowych fortec i chcę jak najszybciej z tej wojny znowu wyjąć Portugalię, żeby ją zaatakować za 5 lat. Ale się nie zastanawiam, szturmuję. Szczerze, wypuszczę tutaj kolejnego wasala, Grenadę, i będę oddawał im wszystkie terytoria, no może oprócz La Manche i tyle. Alhambrę po prostu potem sobie odbiorę. Mogłem to zrobić, szczerze mówiąc, wcześniej. Chyba, żeby może Lyon wypuścić? Dobra, wypuściłem Lyon, jest on tak czy siak zielony, o dziwo, bo zmieniłem go na moją kolonię. I wykonam też misję na zniszczenie El Escodi, tego monumentu, który znajduje się w Madrycie. Dostanę za to 10 tysięcy golda. A co lepsze, i tak go mogę odbudować za 1000 golda. I w sumie też zmniejsza autonomię we wszystkich prowincjach, które do tej pory podbiłem.
więc została mi już tylko Francja i 10 prowincji, które muszę od niej zdobyć. Coś te moje kolonie po podbojach nie umieją sobie radzić za bardzo z buntownikami i muszę wszędzie dorabiać armię, żeby tłumić te bunty. Mega upierdliwe. I a propos kolonii, widzę, że opłaca się robić je do 10 prowincji, a potem robić kolejną. Ten bonus, który tutaj widzicie, jest w zasadzie stały. Czyli z każdej kolonii, która ma 10 prowincji, dostanę kupca, 5 do limitu wojska oraz 10 do limitu floty. Oraz zwiększoną siłę handlu, co jest akurat bardzo fajne. Jeżeli jesteśmy przy handlu, to szczerze mówiąc dopiero teraz przeniosłem handel do rejonu Karaibów, bo zdobyłem tutaj taką dominację, że ucieka mi już tylko 20 golda. Zbieram tutaj 88, więc jest całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o moje zarobki, no to mam 500 golda inkomu niecałe, 200 golda niecałe czystego inkomu. Najwięcej wydaję zdecydowanie na armię, no ale muszę utrzymywać prawie 300-tysięczną armię w tym momencie. A jeżeli idzie o szablon mojej armii, to w zasadzie wszędzie, gdzie nie muszę toczyć walk z państwami europejskimi bezpośrednio, mój szablon będzie następujący 18-4-10, w zupełności wystarczy. A jeżeli idzie o kontynent europejski, zwiększyłem liczbę kawalerii, piechoty oraz artylerii. Koniec pokoju z Portugalią, więc trzeba dokończyć jej sprawę. W pierwszej kolejności zaatakowałem kolonie, żeby je wykończyć i potem wojnę wypowiedziałem Portugalii, której pomoże Hiszpania, a z tą zawiorę biały pokój za chwilę. Pięknie, armie hiszpańskie nie mają szans z moim azteckim wojskiem, chociaż rzeczywiście brakuje mi jakości w tej armii. Od Hiszpanów zdobędę tą jedną prowincję, żeby wypuścić tutaj kolejnego wasala, a w zasadzie państwo kolonialne przyszłe. Jedna wojna i Brazylia cała podbita. No może nie cała, bo zostawiłem jedną prowincję. Nie chciało mi się niszczyć tutaj buntowniczych armii brazylijskich. Po prostu podbiję ten kraj za 5 lat. Teraz skorzystam z opcji kolejnego poszerzania granic i w zasadzie daje mi to już praktycznie całą Amerykę Południową skolonizowaną. No i Skandynawię do podbicia tylko mi została. Jednocześnie pojawiła mi się teraz misja Charter de Terra Incognita, dzięki której dostaję casus belli z inwazji na wszystkie nacje na Pacyfiku. Czy to Japonia, czy to Wu, bo niestety Ming już nie istnieje. No i musiałem wypowiedzieć wojnę Francji równocześnie, kiedy toczę wojnę z Portugalią. No ale skończył mi się tutaj okres pokoju. Co prawda Francja toczy wojnę z Wenecją, ale jest blisko jej końca. Tyle dobrego, że mam znacznie lepszych dowódców niż w poprzedniej wojnie z Francją. No dwie Sycylie za bardzo mnie nie wesprą w tej wojnie. Zdecydowanie. Nie ma sensu, żeby moi wasale brali udział w tej wojnie. Dlatego każmy mu jednak bronić naszego terytorium, jakby byli tutaj buntownicy czy coś. Obrona na południu Francji przełamana wreszcie, więc teraz przejmę na północ, chociaż ta armia po prawo ruszy od razu na Savoy, żeby zakończyć ich sojusz z Francją. Wojny z Portugalią jeszcze nie kończę, nie spieszy mi się z tym. Tak czy siak kończę moje kolejne idee, chcę mieć jeszcze tańsze koszty korowania oraz muszę... O, nabiłem pasek krwi Don Maxa, jak fajnie, więc będę miał jeszcze tańsze korowanie. Zresztą zobaczcie, ile tych bonusów jest z tej mechaniki, mega mocna. No dobra, sojusznicy robią swoją robotę, bo ja dzięki ich poświęceniu zajmuję większą część terytorium Francji. Problemem jest tylko to, że Francja zrywa mój sojusz z nimi, co może prowadzić do tego, że wejdą do koalicji przeciwko mnie. Jak dobrze, że armie francuskie mają bardzo kiepską kompozycję. Za chwilę ich armaty wejdą do pierwszej linii i teraz już giną. Chociaż niektóre wygrane są dla mnie bardzo kosztowne, zwłaszcza kiedy się bije w górach. Francja została osamotniona, ale wciąż ma potężną armię, którą ciężko jest mi dorwać. No ale po chwili armie francuskie praktycznie przestały istnieć, a ja zdobyłem punkty zwycięstwa. Po wygranej wojnie wypuszczam Brytanię oraz Gaskonię. Ciekawe, nie mogę ich zrobić moją nacją kolonialną. To jak to działa? To jednak zrobię ten pokój trochę inaczej. O takiego wężyka, żeby zabrać jak najwięcej fortec od Francji. Naprawdę ich zdobywanie jest upierdliwe. W sumie to myślę, że pewnie mogę mieć jedną nację kolonialną na subkontynent. Tak mi się wydaje, że tak to musi działać, ponieważ mogłem mieć jedną nację kolonialną w Brytanii, potem we Francji mogłem stworzyć i tak samo pewnie w Iberii. Szkoda! Po tej wojnie udało mi się też wykonać misję krwi dla bogów, czaszki dla tronu czaszek, takie tam. Udało mi się zawrzeć strategiczny, zielony sojusz z Imperium Osmańskim. To powinno zapobiec wszelkim koalicjom w przyszłości. Przynajmniej tak mi się wydaje. Swoją drogą wreszcie zbudowałem większość moich prowincji w kakao i szczerze mówiąc daje to dość sporo pieniędzy mi w tym momencie, które wydam na rozbudowę tego przepotężnego ekonomicznego monumentu w Brazylii. W ogóle cały ten region brazylijski to najlepiej jest zrobić w takim miejscu, gdzie będziecie mieli bardzo dużą produkcję, jak i bonus do dóbr produkcyjnych, zwłaszcza przez ten monument. Następnie zmniejszyłem troszeczkę Hiszpanię, co w zasadzie daje mi już prawie 100 prowincji w Europie, tylko muszę dokończyć jeszcze podbój Francji. I żeby być gotowym na kolejną wojnę z Francją, odpaliłem dodatkową rekrutację wojska, pozyskałem posiłki od Rosjan,
W tym momencie jedynym rywalem dla mojego potężnego azteckiego imperium trzech kontynentów jest Rzeczpospolita. Każdy inny kraj został już upokorzony, a potęgi europejskie nie mają ze mną szans. Została mi już tylko Francja, dlatego ponownie ją atakuję jak tylko mogę. To będzie upierdliwe. Na pewno na moją korzyść działa to, że Francja nie zdążyła odnowić swoich zasobów ludzkich, a ja tymczasem tak. W odpowiednim momencie wzywam zarówno Czechów, jak i Rosję do tej wojny, a dokładnie to czekałem na moment, kiedy pojawią się mi wojska polskie, które przed chwilą były na tych fortecach, gdzie one są. W pewien sposób też spłacam zadłużenie Imperium Osmańskiego, 8000 golda. Czechy spełniają swój obowiązek i są buforem przeciwko Polsce. I z tego co widzę, Rosja robi dokładnie to samo. Czyli dała Polsce wbić się na swoje terytorium, aby ta straciła większość swojego wojska, dzięki temu jej nastawienie do wojny spadło. Dlatego wysyłam moje armię na stolicę Polski, to powinno spowodować wyjście jej z tej wojny. Muszę przyznać, że tego się nie spodziewałem, Imperium Osmańskie dołączyło do wojny po mojej stronie, wystarczyło, że Rosja wyszła z tej wojny. Polska się poddała, a mi zostało tylko rozbić ostatnie francuskie wojska, które naprawdę są bardzo bitne. To była naprawdę krwawa wojna, ale zdobyłem dzięki temu całe południowe forty. Naprawdę, wreszcie nie będę mógł się przez nie przezbijać. Co sprawia, że mogę sobie poradzić teraz z Francją, albo będę mógł używać wszystkie wielkie cuda i monumenty we Francji, albo po prostu je zniszczę. Dalej prowadzi mnie to właśnie do powstania i prowadzenia naszej misji do podboju Europy. Lata temu najeźdźcy z Europy przybyli na nasze terytorium, a teraz my się im odpłaciliśmy. I powiem szczerze, taka misja, która wymaga upadku Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, i taka słaba nagroda. No ale muszę przyznać, że mam całkiem potężne kolonie w Europie, bo żadne z państw kolonialnych nie jest w stanie się już mi przeciwstawić, więc mogę powiedzieć, że je sobie podporządkowałem. W obu Amerykach również jestem najpotężniejszym państwem, nie mam tutaj żadnych przeciwników, tym bardziej, że mam niesamowicie mocny inkom, bardzo duże armie. Nic, tylko podbijać. A jeżeli lubicie nietypowe kampanie podboju, polecam ten odcinek z Florencji. W nim to wykorzystuję mechanikę szerzenia republik chłopskich, żeby zjednoczyć Włochy. Witam też nowych wspierających, którzy dołączyli na ostatnim wtorkowym streamie. Tak, teraz streamy robię we wtorki. Witam Jana, Jakuba, Mistrza Kronik, Arka oraz Adama.